o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać. Serdecznie witam wszystkich tu przybyłych, właścicieli pojazdów zabytkowych produkcji FSO. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na otwarcie wystawy i także wreszcie pod bramę FSO, pod główną bramę FSO. I to o godzinie 14, o której właśnie pierwszy samochód M20 Warszawa zjechał z taśmy produkcyjnej. Przy okazji tylko chcę powiedzieć, że wtedy fabryka produkowała wszystko, co było potrzebne do wytworzenia tego samochodu. To znaczy silniki i zawieszenia, i tylne mosty, i wały napędowe, i hamulce. Praktycznie nawet był wydział automatów, który produkował śrubki, kliny i pusty. Była własna narzędziownia obok tu stojąca, która produkowała wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia do produkcji samochodów, w tym także tłoczniki do pras. A więc wtedy dla niewielkiej produkcji w tej fabryce pracowało 13,5 tysiąca ludzi. Potem przy dalszym rozwoju, kiedy zaczęliśmy tworzyć swoje filie, było ich 15, razem fabryka zatrudniała 25,5 tysiąca pracowników, a filie mieściły się w kilkunastu miejscach w Polsce. Takie były czasy. Wyprodukowano, tak jak już powiedziane było w pałacu, ponad 4 miliony samochodów. Około 2 milionów wyeksportowano do 90 krajów na 4 kontynentach świata. Tylko do Australii nie eksportowali samochodów. Przez fabrykę i filię przewinęło się ponad 200 tysięcy ludzi. Dzisiaj fabryki nowoczesne na świecie są inaczej zorganizowane. Mianowicie finalne fabryki posiadają 4 albo nawet 3 podstawowe zakłady. Mówię tu o tłoczni, spawalni, lakierni i montażu. I to wystarczy, bo wszystko inne przychodzi z kooperacji. A dzięki rozwiniętej kooperacji przemysłowej można mówić o specjalizacji produkcji. I dzisiejsza sytuacja fabryki, która jest, mam nadzieję, czasowo zamknięta, ta fabryka może pozbyć się 50% swojego terenu, który już dzisiaj nie jest do tego potrzebny. Natomiast te 4 podstawowe zakłady, o których mówiłem, fabryka posiada dzisiaj w pełnym komplecie maszyn i urządzeń. Lakiernia naprzeciwko nas, obok, jest jedną z nowocześniejszych dzisiaj lakierni. To samo można powiedzieć o tłoczni, której stąd może nie widać. A więc fabryka jest w stanie podjąć produkcję każdego osobowego samochodu i jego uruchomienie potrwa niecały rok. A więc dzisiaj jest tylko kwestia, jak z powodzeniem da się przeprowadzić rozmowy, negocjacje z tymi potencjalnymi inwestorami. Miejmy nadzieję, że się uda.